w niedzielny poranek, drugiej niedzieli po Trójcy Świętej. Witam Was, drodzy, serdecznie. Pozdrawiam z Katowic słowem hasła tygodnia z 11 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Te słowa Pana Jezusa są cudowną, wspaniałą obietnicą, niosącą w nasze serca pokój i radość, bo Jezus zaprasza, Jezus przygarnia, Jezus otwiera swoje ramiona dla wszystkich i wszystkim oferuje ukojenie, zwłaszcza tym, którzy się czują utrudzeni, tym, którzy się czują obciążeni, przygnieceni, poturbowani tym wszystkim, co ich spotyka. Piękne, cudowne zaproszenie. Chcemy z niego korzystać, dlatego też wsłuchujemy się w Boże Słowo, dlatego też modlimy się, dbamy o naszą relację ze Zbawicielem. Ale wiemy też doskonale, że to zaproszenie nie zawsze spotyka się z pozytywnym odzewem. Czasem też bywa przeinaczane, czasem bywa źle zrozumiane, a niekiedy i wprost odrzucane. I o takim odrzuceniu Bożego zaproszenia mówią również słowa dzisiejszej Ewangelii z 14 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: pewien człowiek urządził wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: chodźcie, bo już wszystko gotowe. Ale wszyscy zaczęli się podobnie wymawiać. Pierwszy odpowiedział: zakupiłem pole i muszę pójść je obejrzeć. Przyjmij proszę moje wytłumaczenie. Drugi zaś powiedział: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Przyjmij proszę moje wytłumaczenie. Inny oświadczył: ożeniłem się i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i powiedział to swojemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się. Nakazał mu wyjść niezwłocznie na place i ulice miasta i przyprowadzić biednych, kalekich, niewidomych i ułomnych. Potem sługa oznajmił: panie, zrobiłem jak nakazałeś i jeszcze są wolne miejsca. Wówczas pan powiedział do swojego sługi: wyjdź na drogi i ścieżki i przymuszaj innych do przyjścia, aby został zapełniony mój dom. Mówię wam bowiem, że nikt z tych zaproszonych nie skosztuje mojej uczty. Bywa i tak, że człowiek różnymi swoimi zachowaniami odrzuca to zaproszenie, a zaproszenie to jest kierowane do wszystkich różnymi sposobami, w różnych momentach życia. I różni przychodzą, tak jak ci, którzy przyszli na tę ucztę, nie ci, którzy byli zaproszeni, inni, ale również skorzystali. To zaproszenie Pana Jezusa również rozszerzało się, tak jak rozszerzał się Kościół, i wielu z niego skorzystało, wielu także je odrzuciło. I ten tekst Ewangelii nie służy temu, żeby przysłowiowo bić nim po głowie tych, którzy odrzucają to zaproszenie, bo nie my jesteśmy od tego, ale służy nam on, żebyśmy i mogli reflektować swoje życie, swoją reakcję, swoją relację. Czy i my zawsze przyjmujemy i pamiętamy o tych słowach Jezusa: przyjdźcie do mnie, ty do mnie przyjdź. Ty, który jesteś utrudzony, utrudzona, obciążony albo obciążona. Na ciebie czeka pocieszenie, na ciebie czeka ukojenie, posilenie i wzmocnienie nie tylko na tej wielkiej niebiańskiej uczcie, ale już tutaj i teraz. Bo Bóg posila swoim słowem, sakramentem, dodaje sił do radosnego, pełnego wytrwałości kroczenia za Zbawicielem. I w dzisiejszą niedzielę właśnie tej radości i tej wytrwałości w realizowaniu Jezusowego przykazania, przykazania miłości Boga i bliźniego wam wszystkim życzę, żebyście zawsze pamiętali w utrudzeniu, w obciążeniu, że nie jesteście sami. Że jest Zbawiciel, który wyciąga swoje ręce, który oferuje i daje ukojenie, posilenie i wzmocnienie. Szukajmy tego posilenia, ukojenia i wzmocnienia. Korzystajmy z niego i w ten sposób rozszerzajmy już tutaj w naszym otoczeniu Boże Królestwo. To czyńmy, starajmy się czynić tak najlepiej, jak potrafimy, z Bożą pomocą w mocy Ducha Świętego. Dobrej, błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.